Babka na hardzie. Dzisiaj podnosimy poprzeczkę. Siema, z tej strony Craft, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i witam was w kolejnym odcinku z Granny 1. Po wyświetleniach wyraźnie podoba mi się seria z naszą kochaną babcią, ale nie można w nieskończoność grać na normalu, co nie, więc dzisiaj jest ten dzień, kiedy przejdę Granny 1 na hardzie. Jeśli wy chcecie zobaczyć więcej filmów z Granny, zostawcie łapkę w górę. Powiem tak, zostawcie 10 i macie kolejny odcinek gwarantowany z Granny jeszcze w te wakacje. A żeby nie przegapić tego filmu, zasubskrybuj ten kanał. Planuję to przejść drzwiami. Klasyczny ending. Ale z misiem, więc będzie dodatkowo utrudnione. I powiem wam tak, dodatkowo extra lock. Niech będzie full wypas, nie? I nie przedłużając, już możemy grać. Dobra. Nie wiem, gdzie jest babcia, ale ja idę od razu na dół. Wiecie, taka taktyka. Mianowicie, że ją tutaj zagrujemy sobie. Nie chciałem, żeby to tak wyglądało. Ale dobra, nie zauważyła nas. Mam nadzieję przynajmniej, że ten torres nie wyjdzie tutaj. Trochę to zepsułem. Ale zawsze można się wrócić. Przynajmniej naprawiłem teraz sterowanie. Więc możemy iść szybciej teraz. No, znacznie szybciej. Kurde, zaś to samo. Super, będziemy tak teraz w kółko latać w tej wewte. No ale cóż, czasem tak bywa, nie? Widzicie, zapomniałem zrzucić. To jest taki minus. Ale to prepozorom nie jest tak źle, ponieważ sobie tutaj przejdziemy teraz i ona w sumie zostanie tutaj, w tym miejscu, nie? I dzięki temu będziemy mogli sobie pójść tutaj na górę spokojnie, uważając, żeby tutaj nie zrzucić tego świecznika. Jakby pytacie się, po co idę? Idę po klucz do broni, ponieważ na tym presecie, o nie, to będzie szybka akcja, na tym presecie klucz do broni jest tutaj. W tym miejscu. Ona już tu idzie. No właśnie. No właśnie. Musimy przechować pod stołem. Bo inaczej ten. Jezus Maria. Ale dobra, przestań nas już gonić. Więc no. Będziemy mogli sobie pójść na spokojnie. Nie, ty idziesz na dół, paruwo. Fucking serious? Idź tam, idź tam, idź tam. Proszę cię. Nie idź na dół. Jest, dobra. Dobra. Ho! Po tobie. Dobrze. W tym miejscu coś miało być? Nie, tylko jest kolbo do shotguna, ale my tego nie potrzebujemy. Ale wiem, co możemy teraz załatwić. Mianowicie możemy iść sobie po główny klucz, żeby już go sobie co prawda tutaj mieć. Dobra. Tu nic. Czy tutaj coś mamy? Nie, nic tu nie mamy. Mam jeszcze troszkę czasu. Raz się go pozbędziemy siebie. Aha. Aha. Fajnie. No fajnie, nie? Miss Klicken. Dobra, ona się tu nie wybiera. Dlatego my sobie ją wymienimy w ten sposób. I obczajmy, czy coś jest tutaj w tej części domu. Czyli jest to na zewnątrz, spoczko. Ja tego potrzebowałem. Sobie pójdziemy na zewnątrz i o, tu jest książka.
pójdziemy sobie na zewnątrz. I tutaj będziemy mogli ze studzienki już sobie coś tam wziąć. Co było w studzience? Młotek był w studzience chyba. No, tego nie słyszę chyba. O tyle dobrze. Okej. Okay. Proszę mi to dać. Taka akcja. To będzie szybka akcja. Będzie babka komando. Elo. Risky. Jest. Ona pójdzie stąd, nie? Ale wolę się tak ustawić. Na wszelki wypadek. Dobra, 42, więc mamy do 12 czas. Teraz tak, cyk tutaj. Ciebie sobie dropniemy. Wezmę młotek. Tak, cyk. I cyk. Nie wiem, gdzie się zrespi. Babka! O, mamy cię. Siemka, siemka. No nie, nie chciałam tego wrzucić. No ale dobra. Daj mi ten młotek i idziemy teraz na górę. Nie kucaj! Jestem przyzwyczajony do sprintu. Motiv sobie otworzymy tutaj. I będzie można od razu sobie to załatwić. Cyk, 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 cyk. Daj mi to teraz. Nie mam przypisanego nic. Cutting pliers. I tam jest to. To nam się nie przyda. Kurde, musiała się zagrować. Kurde, to tego nie przewidziałem. Aj, karamba. My jesteśmy chyba jeszcze szybsi od niej. Kapkę. To ja zrobię to tak. No nie. Nie widziałaś mnie. Nie widziałaś mnie. Paruwo. Idź stąd. Idź stąd. No. Tak też myślałem. Tak się nie będziemy bawić. Coś tutaj było, bo w sumie nie pamiętam. Tu nic nie było. Well, musimy iść tam na dół. Dlatego ją sobie weźmiemy tutaj. I on... O, dobrze, że to nie hałasuje tutaj. Cyk i idziemy na zewnątrz. Bo na zewnątrz też trzeba to zrobić. Idym, idym. Cyk. Idealnie. A nie, to jest śrubokręt. To jest śrubokręt potrzebny. No to cóż. Idziemy po śrubokręt. Kurde, nie pamiętam, gdzie zostawiłem... strzałkę. To może trochę niefortunnie wyjść dla nas, ale zróbmy tak. Zaniosę książkę. Chociaż czy mi się to przyda w sumie? Niestety będzie to nam potrzebne, ponieważ... O! Co? Nie, no naprawdę. Gdzie otwieranie pułapki? Co to miało być teraz? Co to teraz to tamto? Halo? Co to było? Zachamiurstwo jakieś. Musimy iść po melon, ponieważ melon jest w tej tamtej zagadce u pająka. W tej jedynce i dwójce, nie? Co trzeba wybrać skrzyneczki.
No i fajnie. No i teraz to mamy. Chodź, babulka. Oddaj mi to. Ja sobie to tutaj zostawię. I idziemy odstawić książkę. Mamy pół minuty. Więc to będzie na nagrywce do 40. Ciebie sobie teraz tutaj otworzymy. Tu już chyba na pewno nic nie ma. To mi niepotrzebne. To jest, nie wiem co tam jest. No. A nie, dobra, to jest nam potrzebne. Tam mamy baterię do drzwi. Zezłonowana babka. Ała. No, cóż, mimo wszystko wyszło szybciej. O-o! O-o, nie wyrobiłem się troszkę z czasem. Halo? Co? Świetnie. Świetnie. Zarzewiały kraftki gra w greny. Nie żeby coś. Co to kurde było w ogóle? God damn. To się nie powtórzy tym razem. Mam nadzieję. Gdzie będziesz tym razem? Pewnie znowu wyjdzie z tego. Stamtąd. A nie, skądinąd. Elo. Do widzenia mi z tobą. Teraz tutaj będziemy musieli to przeciąć. Ale tak, wezmę śrubokręt. Żeby to tamto zewnętrzne załatwić. Mi się to podoba, nie żeby coś. Aha. Never mind. To nie było tu nawet potrzebne. Ona sobie wyjdzie na zewnątrz, a my ten sobie odklikniemy. Tak, wstała. Potrzebujemy kodu i ten. No. Kodu potrzebujemy. Po prostu. A ja wiem, gdzie jest kod. Kod jest w salonie. Kod jest, moi drodzy, w salonie. Fuck. Tutaj. Tak. Ojoj. No znowu. Nie zdążyłem. Nie zdążyłem, no kurde. Musiałem zahałasować tymi kartonami tam, nie? Musiałem. Musiałem. Mamy dwa dni. Mamy dwa ostatnie dni. Zamknąłem sobie przed twarzą. None of your business. Jak jesteś taka cwana, to chodź tutaj. Idziemy po ten. Po kluczyk. Naszej babci. No chyba, że ona dopiero zacznie wychodzić teraz. No oczywiście. Jak żeby inaczej. Nie chcę mi się nie chcę ryzykować już naprawdę. Starczy mi ryzykowania.
Skąd przyjdziesz? Stąd. No, no co? No co to było? Co to było? Kurde, wszedłem w... Nie. Nie. What the fuck? Co to miało być? Co to miało być, ja się pytam. What? Co tu się dzieje, nieironicznie? Ja jej kroków w ogóle nie słyszę nawet. I oczywiście mój ulubiony segment z naszym ukochanym pajączkiem. Jeszcze zbugowana kamera. Kapitalnie wam powiem, naprawdę. Lepiej być nie mogło. Cześć. Nie słyszę jej. No fajnie. Jeszcze sekundę. Naprawdę. Ale rajdujcie dzisiaj, nie? A mogłem poczekać. A mogłem, kurde, poczekać. Co się z tą kamerą dzieje? Dobra, teraz gramy ostrożnie. Od początku powinienem tak grać. Mamy jest ostatni dzień. Ja nie chcę zbierać... Ja nie będę zbierał zjeść po prostu. Nie. Poczekam, aż sobie tam przejdzie. Czuję się jak na samym początku, jak grałem w Granny i też tutaj siedziałem ciągle. I kampuję, aż przejdzie pająk. Gdzie ona jest? Już wiemy, gdzie jest. O! Jezu, poszłem wibracji na pesa. Może nawet lepiej teraz. Idź dalej. Idź dalej, proszę cię. Dzięki. Chodź tutaj. Wymieniamy się ładnie. Zdążyłem. Udało się zdążyć. Udało się zdążyć, na szczęście. Proszę, żeby to była jedynka. To jest jedynka. Uff. Ja tylko myślałem, że pamiętam. Nie wiem, gdzie ona teraz jest. Więc sobie tak będę lukał co jakiś czas. Nie skrę... Nie! Ho! Udało się! Udało się, Ez! Łatwo z wami. Łatwo z wami. Ha. Lol.
LOL. I teraz szybko na ogródek. Co nie? Co nam brakuje? Padlocki tylko brakuje i masterki. No to... Dobrze. Poczekam, aż się zespawnuje z powrotem. Powróci do nas, powróci do żywych, co nie. Plan jest teraz taki. Ze śrubokrętem, potem ze śrubokrętem, nie? Musimy otworzyć tamtą skrytkę. Skrytkę pod schodami śrubokrętową i stąd weźmiemy karki. W bagażniku w sensie. Są nasionka dla ptaka. I potem od niego weźmiemy maserki. Taki jest plan. I mam nadzieję, że się uda. Bo jak się nie uda, to będę zły. Tylko troszkę. Bez spiny żadnej. I sobie otworzymy to tamto, wiecie co. I stamtąd weźmiemy karki. Mam nadzieję, że się uda. W sumie to sobie zostawię otwarte. Na wszelki wypadek. Na wszelki, słuchajcie, wypadek. Bo jak to mówiła pewna żółta postać z niegdyś w bajce, nigdy nic nie wiadomo. Nigdy, słuchajcie, nic nie wiadomo. O! Cześć. Tylko oddaj mi to. O kurde, się obróciłem teraz. Zawołamy ją na górę. I wtedy będziemy mogli otworzyć autko. Prawda? Potem ją sobie załatwimy w saunie. Tylko mogę drzwi? Nie mogę drzwi. No trudno. Teraz na babci poczekamy znowu. Ja to robię teraz, wiecie, na spokojnie, po wielkopolskiemu, na spokojnie, bezpiecznie, prawda? Pewnie zginę i się to nie uda, albo, nie wiem, nagrywanie się zepsuje i się to nie nagra. Tyle możliwości. Dumb ways to die. Jak to kiedyś mówili. Dobra. Kapusta i po sprawie. Co ja gadam, naprawdę. No, halo. Uśpi. Zaśnij, dobra. O 21. O 21. Daj mi to. Dzięki. Zdążę teraz iść na dół. I czy my czegoś jeszcze potrzebujemy? Nie, to wszystko. A nie, kurde, misia potrzebujemy. Bym wyszedł i zapomniał o misiu. No to... Fajnie. Fajnie. Okej. Weźmiemy ją sobie teraz na górę tam. Co nie? Fuck. Czemu to się tak pyrgnęło? I ty masz zostać tutaj. W tym przejściu. Teraz ona pójdzie tam. Albo nie. Dobra, to będzie szybka akcja. Niezwykle szybka, nie? Kurde. Tak szybka.
Mam lepszy pomysł. Oddaj mi to. O. Idziemy do misia. Weźmiemy misia. Uśpiwszy babcię. Z tym misiem dopiero pójdziemy. Więc ja sobie to zostawiam tutaj tak. W ten sposób. Bierzemy to. Czekam, aż ona do nas przyjdzie. O ile przyjdzie. Chyba jeszcze nie wstała. Ale to dobrze, to nawet lepiej. Ja nie wiem, czy w 30 sekund zdążę z nim. Jak nie, to trudno. To zginiemy. Tak, ja wolę... Wiecie, co ja wolę. Ja wolę uważać. Poczekamy, zobaczymy. Do you want to play hide and seek? Nie widzi nas. O to chodziło i teraz pójdziemy powoli za nią. To jest ryzykowne. I see you. Bardzo. Ale nie mamy innego wyboru. Ha! Ha! No to fajnie. Tylko żeby tu żadnych pułapek teraz nie było. Jest! Nie! Tak! Jest! Misiek! Misiek na hardzie! Jest! Udało się! Udało się! Udało się zanieść miśka na hardzie. O kurde, co to było? Co to było, Janie? O kurde. No, no, fajnie bym se wyszedł teraz. Fajnie bym se teraz wyszedł. To jest taka sztuczka właśnie. Polecam ją wam. Że jak kratki nie zrzucicie i spadniecie razem z nią, to ten. Ja się schowam w aucie. I sobie poczekam. Co nie? Ostrożności nigdy za wiele. O-o. Nie mamy czym ją zagrować. A nie, dobra, mamy. ...45 minut. Trwa coś, co myślałem, że zajmie 20. Ale no, wszystko dzięki moim niesamowitym skillom, prawda? Mojego super speedrunowania, które oczywiście mam, ale ich nie mam. Mam nadzieję, że to wszystko, prawda? Jest! Jest! Przeszliśmy, ja przeszedłem grę na hardzie z miśkiem. Co to było? Co to kurde było? Co to była za chora akcja? Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Pamiętajcie, na 10 lajków będzie kolejny ending
na hardzie. Jeśli uda wam się wbić powiedzmy 20 łapek, możemy zrobić live, gdzie będę ćwiczył do Extreme. Extreme się nigdy nie wydarzy, nie macie na co liczyć. Siemanko, cześć.